Drodzy bracia i siostry, to może zacznijmy rzeczywiście już tę konferencję rekolekcyjną. Otóż nawet ksiądz Waldek o tym nie wie, ale te rekolekcje mają pewien temat. Temat związany jest z taką dewizą zakonu dominikańskiego. Bardzo często na różnych takich prezentacjach zakonu, czy kiedy mówi się o powołaniu dominikańskim, mówi się, że takim hasłem zakonu są trzy słowa. Laudare, benedicere, predicare. Czyli laudare, czyli chwalić, benedicere, błogosławić, predicare, głosić. I zacząłem się kiedyś zastanawiać, bo to oczywiście w nowicjacie nam przekazywano takie treści i tak dalej. I kiedyś sobie pomyślałem tak, jak idę do księgarni jakiejś takiej religijnej, to widzę na przykład takie różne książki wydawane na temat reguły świętego Benedykta. I tytuły są takie. Reguła świętego Benedykta w strategii przedsiębiorstwa. Reguła świętego Benedykta przywództwo osobiste. Reguła świętego Benedykta dla każdego. Albo na co dzień, albo geniusz reguły świętego Benedykta. I zacząłem się zastanawiać, czy my też nie mamy czegoś takiego uniwersalnego, że skoro benedyktyni potrafią przedstawiać swoją regułę, swój sposób życia jako coś uniwersalnego, z czego każdy może skorzystać, to czy dominikanie też czegoś takiego nie mają? I pomyślałem sobie, no mamy to hasło laudare, benedicere, predicare. Czy to jest w ogóle coś, co się nadaje do mówienia ludziom, żeby tego się trzymali w życiu, żeby tak starali się w ten sposób żyć? I pomyślałem sobie, że najpierw zapytam historyków w naszym zakonie, skąd to hasło się w ogóle wzięło. W Krakowie, w klasztorze jest co najmniej dwóch historyków, jeden z habilitacją profesor, od historii kościoła średniowiecznej. No i pytam się profesora, skąd to się wzięło? A on mówi, to nie ze średniowiecza, to później. Tam w nowożytności, to tam wymyślali te różne takie pobożne hasła i tam tego. Bo to pytam się o nowożytności, skąd to hasło? A on mówi, nie, to ze średniowiecza, bo w średniowieczu tak wymyślali te pobożne hasła. Nikt nie wie, skąd to jest. Przynajmniej przeor powiedział, słuchaj, jest tam taka prefacja na święto Matki Bożej i tam jest, abyśmy cię chwalili, błogosławili i tam głosili i tak dalej. Ale nie ma takiego wprost jakiegoś dokumentu czy tekstu, w którym to hasło występuje. Przynajmniej ja do tej pory nie znalazłem. Oczywiście to nie było aż takie poszukiwanie bardzo dogłębne, że mogę powiedzieć, że zbadałem wszystkie źródła i tak się tutaj teraz mogę powiedzieć. Ale pomyślałem sobie, na taki zwykły, skoro to jest tak popularne hasło, że nawet dominikanin z Łodzi, Tomasz Nowak, występuje w internecie i jest taka strona, gdzie są takie mowy motywujące, ten TEDx się to nazywa chyba, czegoś podobnie, i on tam mówi hasło dominikanów, to jest laudare, benedicere, predicare i mówi, tłumaczy i tak dalej, ale skąd to się wzięło? Więc pierwsza uwaga jest taka, nie wiadomo skąd to się wzięło. No, po drugie, czy to właśnie może być dla nas hasło? Więc chciałem cię się zająć tym hasłem laudare, czyli chwalić, tym zawołaniem, że dominikanie to są ludzie, którzy mają chwalić, wielbić w domyśle Pana Boga. Czy to jest coś uniwersalnego? Czy da się w ogóle w naszym świecie, taki jaki on jest w naszym życiu, mieć taką postawę oddawania Bogu chwały za wszystko? Chwalenia Pana Boga. I chciałbym, kiedy będę mówił o wszystkich tych elementach życia dominikańskiego, tych słowach, które są osiami naszego życia, mają kształtować, zastosować taką metodę tak i nie. To znaczy pokazywać, że tak, owszem, chwalić, ale że są też powody, żeby nie chwalić. Zobaczmy, jak to jest w przypadku chwalić Pana Boga. Psalm 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu wszystkie krainy. Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię. Z dnia na dzień głoście Jego zbawienie. Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda wśród wszystkich ludów, bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Przed Nim kroczą majestat i piękno. Zadrży ziemia przed Jego obliczem. Niech się cieszy niebo i ziemia raduje. Niech się weselą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech się radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi. Piękny psalm, pochwała stworzenia.
A więc tak, chwalić. Ale ta sama Biblia, Księga Hioba, rozdział 3. I wreszcie Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. I tak mówił: niech przypadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: poczęty mężczyzna. Niech dzień ten zamieni się w ciemność. Niech nie dba o niego Bóg w górze. Niechaj nie świeci mu światło. Niech pochłoną go mrok i ciemności. Niechaj się chmurą zasępi. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona? Nie wyszedłem z wnętrzności, aby skonać. Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm? Nie żyłbym jak płód poroniony, jak dziecię, co światła nie znało. Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony. Po co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu? Co śmierci czekają na próżno, szukają jej bardziej niż skarbu w roli. Płacz stał mi się pożywieniem, bo spotkało mnie to, czego mi się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. A więc jest powód, żeby Pana Boga chwalić, ale jednocześnie mamy Hioba, który nie tyle przeciwko Panu Bogu jakoś się zwraca i komentatorzy podkreślają, że nie zbluźnił, bo bluźnierstwo w Starym Testamencie, tak było napisane, jest karane śmiercią, więc Hiob by natychmiast umarł, ale on przeklął dzień swojego narodzenia. Uważa, że bardziej byłoby korzystne dla niego, lepiej byłoby, gdyby nie istniał. A więc gdyby umarł, czy narodził się po prostu martwy. Księga Hioba to jest bardzo ważna księga i chciałbym, żebyśmy się przy niej przez chwilę zatrzymali, dlatego że ona mówi o takim przypadku cierpienia, który jest przypadkiem cierpienia niezawinionym, człowieka sprawiedliwego. Hiob składał Bogu codziennie ofiarę. Miał wiele owiec, wielbłądów, miał 10 dzieci. Był człowiekiem, który był bogaty. Był człowiekiem, który był sprawiedliwy. W oczach Boga nie zgrzeszył, ale został wystawiony na próbę. Wszystko to zostało mu zabrane. Stracił cały swój majątek. Stracił wszystkie swoje dzieci. Również zachorował sam, prawdopodobnie na trąd. Siedział na wysypisku śmieci. To jest bardzo opisowo, plastycznie opisane w Biblii. Śmieci się paliło wówczas. Niektórzy do dzisiaj to robią, ale nie na wysypiskach, tylko w domach. Ale w każdym razie w tym smrodzie, w dymie siedzi i drapie się skorupą po swoich wrzodach. No można powiedzieć, super. Przyszli jego przyjaciele, trzej przyjaciele Hioba, żeby go pocieszyć, dowiedzieli się o jego nieszczęściu. I Biblia mówi, że przez 7 dni siedzieli obok niego w milczeniu, no ponieważ nie wiedzieli, co powiedzieć. Tak wielkie było cierpienie, tak mizernie ten Hiob wyglądał. Więc 7 dni siedzieli i dopiero po kilku dniach Hiob się odezwał i oni zaczęli z nim rozmawiać. I zaczęli mu mówić, że jeżeli cierpi, to znaczy, że zgrzeszył. Ponieważ w mentalności biblijnej, też Bliskiego Wschodu, było tak, że jeżeli ktoś cierpi, znaczy, że stoi za tym grzech. Albo jego osobisty, albo kogoś z jego rodziny. Dlatego Hiob składał ofiarę za swoje dzieci, żeby nie było tak, że to grzech dzieci jest powodem jego cierpienia. I jego przyjaciele mówią mu, jest, stoi za tym grzech. Hiob się nie zgadza na to i wzywa Boga na sąd. Wzywa Boga na sąd, żeby Bóg wziął jego, rozpatrzył jego sprawę, też bardzo wręcz zarzuca Bogu, prawda? Mówi, miażdżysz mnie, pozwól mi chociaż odetchnąć i tak dalej. No i Bóg przychodzi i wygłasza dwie mowy. Dwie mowy wygłasza Bóg do Hioba, tak jest napisane. I to są takie mowy specyficzne, ponieważ Hiob nie dostaje żadnego wytłumaczenia swojego cierpienia. Właściwie Bóg go jeszcze bardziej przytłacza, niż mu coś wyjaśnia, ponieważ zarzuca go całą serią, w sumie jest kilkadziesiąt pytań takich retorycznych, którymi Bóg go zarzuca. Tutaj przeczytam kilka. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz mi, jeśli znasz mądrość. Kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto je sznurem wymierzył? Na czym się słupy wspierają? Kto kamień węgielny położył?
ku uciesze porannych gwiazd. Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone? I tak dalej. Bóg tak mówi do Hioba, że Hiob czuje się przytłoczony wielkością wszechświata, złożonością świata i można powiedzieć, nie potrafi odpowiedzieć. Widzi, że jest za mały, żeby to zrozumieć. W drugiej mowie to się rozwija jeszcze bardziej. Tam się pojawiają dwa takie mityczne stwory, Behemot i Lewiatan. I one są symbolem właśnie zła, ale Bóg nad tym panuje, bo nawet te potwory, Behemot i Lewiatan, są pod panowaniem. I co jest tutaj ważne w tym tekście z Księgi Hioba, jeśli chodzi o reakcję Hioba. Hiob w pewnej chwili, kiedy usłyszał te dwie mowy Boga, mówi tak: dotąd znałem Cię ze słyszenia, teraz poznały Cię moje oczy. Hiob, który całe życie składał ofiary, modlił się, mówi: do tej pory znałem Cię tylko ze słyszenia, teraz Cię zobaczyłem. Co to może znaczyć? To znaczy, że nie tyle Hiob dostał taką odpowiedź, że Pan Bóg mu wytłumaczył, skąd wzięło się jego zło, jego cierpienie, jaki jest cel jego cierpienia, dlaczego on w ogóle tutaj cierpi, tylko doświadczenie Boga w tym cierpieniu, spotkanie z Nim, tajemnicze, bo nie wiadomo, co to znaczy, że ujrzały Cię moje oczy, przyniosło Hiobowi jakieś pocieszenie i pozwoliło Hiobowi odnaleźć w tym jego cierpieniu jakiś sens, jakąś wartość, coś, co sprawiło, że on zmienił swój stosunek. Ja mam taką teorię prywatną, nie znalazłem tego nigdzie eksplicite u żadnego egzegety, ale może za mało jeszcze czytałem, że tak naprawdę Hiob umarł i że to znaczy, że on zobaczył Boga, że Hiob umarł. No ale ktoś powie: no dobrze, ale jest jeszcze epilog w księdze Hioba, tam Hiob dostaje z powrotem te swoje wszystkie zwierzęta, ma znowu 10 dzieci i tak dalej, odbudowana jest całe jego życie. Ale zauważmy, że Hiob nie w tym upatruje pocieszenia i nie to go pocieszyło, że odbudowane zostało jego życie, ale to, że zobaczył Boga własnymi oczami. A Biblia mówi: nie można żyć i zobaczyć Boga i żyć. Kto zobaczy Boga, ten umiera. Ci, którzy są zbawieni, oglądają Boga twarzą w twarz. Więc ta księga Hioba jest bardzo taka tajemnicza i ona nie daje nam odpowiedzi na to, jaki jest ogólny sens cierpienia. Na pewno podważa to, że jest ten związek między grzechem a cierpieniem taki bezpośredni, tylko jako żelazna konsekwencja. Cierpienie pozostaje tajemnicą, ale obecność Boga, którą człowiek odnajduje w cierpieniu, może coś zmienić, może dać pocieszenie, może sprawić, że w jakimś sensie człowiek odnajdzie jakiś sens tego swojego doświadczenia. I czy jak to powiemy, to nas to w jakiś sposób, nie wiem, pocieszy, albo nam to coś no, sprawi, że my będziemy już wiedzieli, jaki jest sens na przykład naszych cierpień, bo no, tak czy inaczej cierpienie jest rzeczą nieuchronną i do nas, każdego z nas jakoś spotyka, chociażby związana ze starzeniem się i z tymi wszystkimi procesami, które z tym się wiążą. Chcę to podkreślić, Hiob nie dostał wytłumaczenia, nie wiadomo dlaczego spotkało go to cierpienie, ono pozostaje tajemnicą. Natomiast w tym doświadczeniu spotkał Boga. Być może cierpienie ma taką moc, że stawia człowieka wobec ostatecznych pytań i ostatecznego jakby wyboru życiowego, no bo tu już przestają się w pewnym momencie liczyć te jakieś względy drugorzędne, albo że jakoś jeszcze z tego się wywinę może. Ale że w tym odnalazł Boga i to sprawiło, że coś się zmieniło w tym jego spojrzeniu na Boga, na cierpienie. I teraz, czy to jest uniwersalne, czy to jest dla każdego? I tak, i nie. Bo myślę, że to, że doświadczenie Boga może przynieść głębszy wgląd w sens naszego cierpienia i sprawić, że się z nim jakoś pogodzimy, odnajdziemy, to jest uniwersalne. Ale jak to zrobić i czy w konkretnym przypadku to się uda zrobić, to jest sprawa niezwykle osobista i niezwykle trudna.
I ja nie chcę przez to powiedzieć niczego takiego w stylu, że dobrze jest cierpieć, albo że cierpienie kogoś uszlachetnia, ponieważ jest takim cierpieniem. Cierpienie może prowadzić do rozpaczy i do największych jakby rozpadów wszystkich więzi i pokazać tylko właśnie swoją taką siłę niszczącą. Więc, ale nawet w cierpieniu można, gdy się odnajdzie Boga, odnaleźć jakiś sens, jakąś wartość, ale to jest bardzo indywidualne. Bardzo, bardzo indywidualne. Słuchałem kiedyś w internecie takiego wywiadu z dr Wandą Pułtawską. To jest, wiemy, przyjaciółka Jana Pawła II, lekarka, była więźniarka obozu koncentracyjnego, więc osoba, która wiele w życiu doświadczyła, bardzo zaangażowana w obronę życia i tak dalej. I ona mówi, że była kiedyś w ramach jakiejś pielgrzymki do Lourdes, czy do Fatimy, gdzie był Ojciec Święty. I mówi, że było takie, ona widziała, przyjechała tam z grupą ludzi chorych, starszych, chorych na wózkach. I że było takie oczekiwanie wśród tych ludzi, ona to wyczuła, mówi, że wyczuła, że się zdarzy cud, że się zdarzy uzdrowienie. Oni jakoś wierzyli, że skoro tu jest papież, objawienie Matki Bożej, że coś się stanie, że jakieś może nastąpi uzdrowienie. I mówi, że nie nastąpiło, ale papież powiedział coś takiego. Papież powiedział, że to cierpienie, którego doświadczają ci ludzie, jest rzeczą bardzo ważną i mogą w ten sposób przez ofiarowanie swojego cierpienia przyczynić się do zbawienia świata. Ktoś powie slogan. Może, ale nie wiem. Bo może dla kogoś akurat to będą takie słowa, gdzie ktoś zobaczy, że z tego może wyniknąć jakieś dobro, że z tego może wyniknąć coś pozytywnego. Nie, że to było zaplanowane przez Boga i Bóg mu to dał. Ty będziesz zdrowy, ty będziesz chory, dobra, to masz, nie? Chorobę taką, chorobę taką. Jak ci się nie podoba, no to będziesz miał jeszcze gorsze. Tylko chodzi o to, że to jest trochę takie, w jaki sposób wiara może być dla mnie czymś, co mi pomoże przejść przez tą przysłowiową ciemną dolinę mojego życia, kiedy coś się jakoś wali, niż wygląda, że się zniszczy, jest coś trudnego. I doktor Pułtawska mówi, rzeczywiście wyczuła, że ci ludzie jakoś byli zbudowani, podniesieni na duchu, ponieważ zobaczyli, że to, że są chorzy i cierpią, że to z tego może być jakiś jeszcze, jakiś, coś może być tego przydatnego, korzystnego wyniknąć. A więc ukazanie sensu, ukazanie w tej otchłani właśnie jakiegoś nieszczęścia, może porzucenia, może braku sensu, ukazanie sensu i wartości tego cierpienia. Jan Paweł II w ogóle napisał bardzo ciekawy tekst, który jest na temat chrześcijańskiego sensu cierpienia. On ma tytuł Salvifici Doloris, czyli zbawienie, znaczy cierpienie, które jest zbawcze, na temat zbawczego sensu, chrześcijańskiego sensu cierpienia. I tam oczywiście ustosunkowuje się do cierpienia w ogóle, też również do Księgi Hioba i do tego, w jaki sposób Chrystus odnosił się do cierpienia. I papież mówi przede wszystkim tak, że cierpienie jest złe. Cierpienie to jest bardzo ważne, żeby usłyszeć, myślę, że od papieża i w Kościele, że cierpienie jest czymś negatywnym. To nie jest coś dobrego, to nie jest coś pozytywnego. I człowiek cierpiąc, cierpi wtedy, kiedy doświadcza jakiegoś zła. I to jest pierwsza rzecz. Nie ma tutaj co jakiegoś doloryzmu, czy takiego właśnie, takiej teodycei domorosłej na kolanie zrobionej propagować, że właśnie to cierpienie jest czymś pozytywnym. Pierwszy odruch jest taki, że jest coś negatywnego. Dlatego jest miejsce też na lament. W Biblii mamy wiele sytuacji, kiedy ludzie lamentują ze względu na cierpienie, które ich spotyka. Więc reakcją jest, pierwszą reakcją, i tego mi niekiedy brakuje u takich super pobożnych ludzi, którzy tak łatwo się godzą na wszystkie jakieś złe rzeczy i być może jakoś próbując znaleźć ten sens, od razu tak przyjmują to bez jakiegoś protestu.
że pierwszą reakcją, i to w Biblii jest opisana, jest bardzo mocno, prorok Jeremiasz, który lamentuje po zburzeniu Jerozolimy, Hiob, który dzisiaj lamentuje, w psalmach mamy lamentację. Człowiek doświadczający cierpienia skarży się. Nie przyjmuje tego łatwo i skarży się Bogu i nie wie, dlaczego to się dzieje. Skarży się i jednocześnie szuka wyjaśnienia, szuka sensu i szuka sensu tego cierpienia. Czyli jaki to ma sens, skąd to się wzięło? Jaki to ma sens, skąd to się wzięło? I papież mówi, człowiek ma prawo takie pytanie stawiać. Dlaczego? No bo cierpi. Ale komu to człowiek zadaje to pytanie? Bo ja ze studentami kiedyś cały semestr poświęciliśmy na czytanie książki takiego niemieckiego filozofa, który nazywa się Leibniz. Napisał książkę potem Teodycea, czyli to jest właśnie o cierpieniu. Dlaczego dobry i sprawiedliwy, wszechwiedzący, wszechmocny Bóg zezwala na zło? Dlaczego? Ja to sobie tego typu pytania wrzucam do takiego pliku. Dlaczego świat nie jest hedonistycznym rajem? Przecież mógłby być, prawda? Byłoby chyba przyjemniej, ale nie jest. W każdym razie czytaliśmy tą Teodyceę. Jak ktoś cierpi, nie polecam Teodycei. Głowa nas rozbolała od tej książki. Ona nie pomaga w takim sensie, że coś się tam uda. Ale Teodycea to jest właśnie próba odpowiedzi na to pytanie, dlaczego człowiek cierpi. I to jest charakterystyczne, że pytanie, które stawiają ci, którzy się zajmują tym zagadnieniem, które skądinąd oczywiście jest też bardzo ciekawe, to jest fascynujące często zagadnienie, jest stawiane Bogu, który jest właśnie dobry, wszechmocny, wszechwiedzący, no po prostu absolutowi. A papież nie podejmuje tego i mówi, człowiek zwraca się do Boga z pytaniem o sens swojego cierpienia. Ale do kogo się zwraca? Czy właśnie do tego absolutu, który panuje nad światem? Nie, mówi papież. Człowiek zwraca się do Chrystusa, który panuje nad światem, ale można powiedzieć w ten sposób, że jest wywyższony na krzyżu. A więc pytanie, które stawia człowiek cierpiący, nie jest kierowane, jeśli ktoś jest osobą wierzącą, nie jest kierowane do absolutu, który jest niewrażliwy na cierpienie, niecierpiętliwy, ma te wszystkie atrybuty boskie, tylko do Chrystusa na krzyżu. I papież mówi dalej, odpowiedź nie jest teoretycznym traktatem. Chrystus nie powie, dlaczego cierpisz, w takim sensie, że wyłoży wszystkie racje. Leibniz mówił, świat najlepszy z możliwych, prawda? I tak to jest najlepszy bilans zła i dobra w naszym świecie. Jest okej w miarę. Chrystus tak nie powie. Tylko Chrystus, odpowiedź Jego jest zawsze wezwaniem, a nawet, mówi papież, powołaniem. Ponieważ Chrystus nie wyjaśnia cierpienia w oderwaniu od ludzkiej sytuacji, ale mówi, pójdź za mną. Pójdź za mną, to znaczy w tym doświadczeniu cierpienia spróbuj zrobić coś takiego, żeby to, co najgorsze, przyniosło jakieś dobre rezultaty, dobre owoce. Pójdź za mną, to znaczy umiej przyjąć ten krzyż, to cierpienie w taki sposób, który właśnie będzie jakiś owocny, tak jak też słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jeśli ziarno nie obumrze, nie wyda plonu, ale musi obumrzeć, ale musi coś się stać. Czyli takiego, żeby ono obumarło. Czyli staraj się, nawet to doświadczenie, jeśli potrafisz, jeśli będziesz mieć siłę, jeśli będziesz mieć wsparcie, coś z nim takiego zrobi, żeby z tego wyniknęło coś pozytywnego. No i to ja tak rozumiem te słowa Jana Pawła II, o których mówiła Wanda Pułtawska, że pójdź za mną, znaczy spróbuj odnaleźć swoje własne powołanie w tym naśladowaniu Chrystusa na tej drodze życiowej. Tak jak mówiłem, to jest bardzo trudne. To jest niezwykle osobista i trudna sprawa i znam ludzi, którzy w cierpieniu, w doświadczeniu na przykład straty odnaleźli wiarę w Boga i są tacy, którzy odeszli kompletnie od Boga. Ale no, jak to w sprawach życiowych, nie ma tutaj gwarancji. To jest zawsze indywidualna droga życiowa. Pójdź za mną.
I papież mówi tak, że ten, kto się łączy duchowo z krzyżem Chrystusa, dlatego odsłania się stopniowo zbawczy sens cierpienia. Człowiek nie odnajduje tego sensu na ludzkim poziomie, ale na poziomie cierpienia Chrystusa. Równocześnie jednak z tego chrystusowego poziomu zbawczy sens cierpienia wstępuje na poziom człowieka i staje się poniekąd wyrazem jego własnej odpowiedzi. Wówczas też człowiek odnajduje w swoim cierpieniu pokój wewnętrzny, a nawet duchową radość. Pokój wewnętrzny, który odnajduje w cierpieniu, a nawet duchową radość. No, myślę, że jeśli pokój wewnętrzny, to już wiele. Mówię o tym wszystkim, co się wiąże właśnie z tym cierpieniem, dlatego, że myślę, że jeżeli hasłem dominikanów ma się stać laudare, czyli chwalić, uwielbienie Boga, to co zrobić z takimi negatywnymi aspektami życia i rzeczywistości, w których nie chcę, albo nie widzimy powodu, albo czujemy, że to nie płynie z nas, że to jest cierpienie i coś złego, że to nie ma powodu, żeby chwalić Boga. Trzeba to przemyśleć jakoś. Jeżeli mamy na serio mówić, że laudare to jest jakaś ważna rzecz, którą się mamy kierować w życiu, no to zmierzyć się z tym pytaniem o rzeczy najtrudniejsze, czyli właśnie o cierpienie, jakoś trzeba, bo inaczej no to byśmy stosowali tą taktykę strusia, prawda, chowania głowy w piasek, niedopuszczania pewnych rzeczy. Myślę, że to, co papież zaproponował właśnie, to wezwanie, żeby mówić, żeby w doświadczeniu cierpienia starać się usłyszeć to wezwanie pójdź za mną i nad tym się zastanawiać, że to jest jakoś niezwykle trafne, bo to nie daje nam jakiejś teorii takiej filozoficznej czy teologicznej, którą można zakwestionować, można nią dyskutować, tylko pokazuje, że wiara jest czymś, co w każdej sytuacji może dla człowieka być oparciem. W każdej sytuacji może być życiem, może rzucać jakiś sens. I papież mówi, że Ewangelia nie rozwiązuje problemu cierpienia i problemu zła, ale rzuca pewnego rodzaju światło na to doświadczenie. Światło, które pozwala w inny sposób na to doświadczenie popatrzeć i daje nam możliwość, daje nam szansę jakiegoś odkrycia właśnie sensu w tym wszystkim, pokoju, nawet jak mówi papież, być może jakiejś radości. Ale to nie zmienia faktu, że stajemy wobec tajemnicy i że ten najgorszy aspekt naszego życia, którym jest cierpienie, bo cierpienie tutaj, ale też kiedy nie chcę tutaj straszyć piekłem, prawda, bo to nie jest mój styl, ale no, piekło też polega na cierpieniu, prawda? Więc myślenie o tym, że w jaki sposób znaleźć taką drogę, aby to cierpienie przezwyciężyć, uratować jakiś sens i znaczenie w nim, to myślę jest ważne. I papież tutaj to ciekawie pokazał. A propos tak straszenia piekłem, to wspomniany ojciec Badeni, o którym mówiłem, to już będzie ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. W swojej autobiografii kiedyś pisał, jak pojechał na rekolekcję do jakiejś wsi i to chyba gdzieś niedaleko, tutaj gdzieś koło Pabianic chyba to było, a może w Pabianicach nawet. I mówi, że poszedł tam no i wygłasza te rekolekcje i z proboszczem potem jedzą kolację. I proboszcz mówi tak, w zeszłym roku to był kaznodzieja. Nie tam te ojca jakiś tam grzech pierworodny i tam wiara, coś tam. Zgasił światło w kościele. Boso wszedł do kościoła, dzwonił łańcuchami i wołał, diabeł idzie na pabianicę. Tak się ludzie rzucili do konfesjonałów, żeśmy nie mogli zdążyć ze spowiedzią. A Badeni się pyta, no to czemu go ksiądz nie zaprosił ponownie? A, wystąpił i się ożenił. Więc jak to u Badeniego zwykle, to jest taki, on miał bardzo dobre poczucie humoru, więc zawsze było tak, że najpierw robił z siebie takiego trochę głuptasa, a potem okazało się, że to jego bycie głuptasem jest mądrzejsze niż jakiś tam innych jego rozmówców. Czy zresztą myślę, że mam jeszcze kilka anegdot o Badenim, to będę je ujawniał w trakcie rekolekcji. Jeszcze jedną.
Proszę? Badeni poszedł do spowiedzi do kapucynów, bo był taki ojciec anioł. I jego koleżanka, to było przed wojną, kiedy Badeni studiował prawo w Krakowie i chodził na dancingi do klubu Feniks, który jest przy rynku. Też tam byłem kiedyś na 50 mojej koleżanki. I tam była taka pani z tamborynkiem. I tak tańczyła i ten. Ale nie, że jakieś bezecne tańce, tylko taki tamborynek. Taka była pani w starszym wieku. I któregoś dnia przychodzi, jest kolejka ludzi do komunii, ja udzielam komunii i patrzę i taka przychodzi starsza pani i się tak uśmiecha od ucha do ucha. Rozpromieniona. Ja myślę, Jezu, to ta z tamborynkiem. No dobrze, ale Badeni. Więc Badeni prowadził życie towarzyskie i poszedł do spowiedzi do kapucynów, do ojca anioła, bo mówiła go jego koleżanka. No i wyznał swoje grzechy i kapucyn mówi tak. A Badeni był hrabią oczywiście, prawda? I kapucyni, no to... Więc hrabia Badeni poszedł do spowiedzi i kapucyn mówi mu tak. Ty chamie, ty parobku, jak ty żyjesz? I ja słyszałem wielokrotnie tę anegdotę z ust ojca Badeniego. Zawsze jak to mówił, to trząsł się ze śmiechu, tak? Aż mu ten brzuch tak podskakiwał, prawda? Więc on bardzo lubił to. To taka druga. Dobrze. To może na dzisiaj tyle. Niech ten, to laudare, niech nas zostanie, ale to tylko, jak mówię, ma być inspiracja do tego, byśmy sami odnajdywali w tym jakąś wskazówkę dla życia.